Witam Państwa, Kulisy Historii, kolejny odcinek cyklu. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan profesor Eugeniusz Cezary Król. Witam serdecznie. Politolog, znawca, jeśli tak można powiedzieć, twórczości Adolfa Hitlera. Pan profesor stworzył taką edycję krytyczną Mein Kampf. Wreszcie po wielu latach mamy konkretne, rzetelne, naukowe opracowanie tego dzieła Hitlera. I pan profesor też opracował dzienniki Józefa Goebbelsa. Teraz po raz kolejny wydawnictwo Bellona je wznowiło, na szczęście, bo to jest bardzo ciekawy dokument epoki i dla wszystkich też tych, którzy interesują się polityką nowożytną, bardzo ciekawe dzieło. Panie profesorze, bym chciał zacząć od takiej kwestii. Profesor David Irving napisał zresztą bardzo ciekawą biografię Józefa Goebbelsa, tak uważam, mimo całej krytyki, która dotyczy profesora Irvinga, którą zatytułował Józef Goebbels, mózg III Rzeszy. Czy faktycznie doktor Józef Goebbels był mózgiem III Rzeszy? Po pierwsze, zgadzam się, że biografia Davida Irvinga w odniesieniu do Józefa Goebbelsa jest dziełem dobrym. Jedno z najlepszych ich zostało napisane, chociaż wiadomo, że tym najlepszym, najbardziej obszernym, gdzie wykorzystano już w całości dzienniki Goebbelsa, jest biografia Petera Longericha, również przetłumaczona na język polski. Natomiast nie zgadzam się z tezą, która została postawiona w tytule tej biografii, że Józef Goebbels był mózgiem III Rzeszy. W moim przekonaniu tym mózgiem był Adolf Hitler, a Józef Goebbels był sprawnym, bardzo inteligentnym, agresywnym i efektywnym wykonawcą. A o ile uboższa byłaby polityka Adolfa Hitlera, przede wszystkim wizerunkowo, gdyby nie było Józefa Goebbelsa w jego otoczeniu? Wie pan, jako historyk unikam odpowiedzi na pytanie, co byłoby gdyby, ale jeśli by już zająć się takim rodzajem myślenia scenariuszowego, to myślę sobie, że znalazłby się jakiś Goebbels, bo tego rodzaju sytuacja, jaka wynikła w III Rzeszy, w sytuacji państwa totalitarnego, musiał być totalitarny propagandysta, więc taki, który trzyma wszystkie nitki całego obszaru propagandy i indoktrynacji, i sądzę, że taka osoba by się znalazła. Nie umiem natomiast odpowiedzieć na pytanie, czy byłaby to osoba sprawniejsza z punktu widzenia interesów III Rzeszy i Adolfa Hitlera. A jaką rolę generalnie w otoczeniu Adolfa Hitlera pełnił Józef Goebbels? Ona oczywiście się zmieniała w toku dochodzenia do władzy Adolfa Hitlera, sprawowania jej, ale na ile istotny dla samego Adolfa Hitlera był Józef Goebbels? Trzeba zacząć od tego, że Józef Goebbels w początkach swojej kariery publicznej był zdecydowanie przeciwny Hitlerowi. Te jego zapiski z pierwszej połowy lat 20. są zapiskami krytycznymi w stosunku do Adolfa Hitlera. Zmieniło się spojrzenie na Hitlera od 1926 roku, kiedy Hitler zaproponował Józefowi Goebbelsowi posadę Gauleitera Berlina. To dla Goebbelsa było niezwykłe wyróżnienie, na tyle duże, że porzucił swojego dotychczasowego szefa, czyli Gregora Strassera, z którym sympatyzował i podzielał jego poglądy, które były bardziej socjalistyczne niż hitlerowskie. To znaczy, jeśli patrzymy na narodowy socjalizm przez pryzmat dwóch członów tej nazwy, to ruch Strassera był ruchem bardziej socjalistycznym. Niektórzy mówią, że to była lewica ruchu narodowo-socjalistycznego. Goebbels porzucił to towarzystwo po 26 roku i zaczął się piąć w karierze, w hierarchii państwa, początkowo ruchu narodowo-socjalistycznego, a od 1933 roku państwa narodowo-socjalistycznego. Najpierw oprócz funkcji Gauleitera zaczął pełnić rolę również kierownika propagandy Rzeszy, czyli kierownika propagandy narodowo-socjalistycznej, a od 1933 roku będzie suwerennym ministrem oświecenia narodowego i propagandy Rzeszy. To określenie jest trochę dziwne, ale trzeba mieć na uwadze to, że w tym obszarze
ministerstwa, rodzaju mega ministerstwa, mieściła się właściwie prawie cała kultura III Rzeszy, więc nie była to tylko propaganda i doktrynacja, ale również kultura. Tu słowo Volksaufklärung, czyli oświecenie narodowe, odgrywa zasadniczą rolę. Goebbels miał ambicje, że jego ministerstwo będzie obejmować wszystkie elementy życia publicznego w duchu indoktrynowania narodowym socjalizmem. Oczywiście jest sporo walk kompetencyjnych w systemie władzy III Rzeszy. To był system polikratyczny, czyli taki, który posiadał kilka ośrodków władzy, które oczywiście wszystkie musiały respektować autorytet wodza, ale te ośrodki władzy względem siebie konkurowały i obszar Goebbelsa był podgryzany w cudzysłowie przez różnych konkurentów, na przykład przez Alfreda Rosenberga czy Joachima von Ribbentropa. Ale Goebbels coraz to zyskiwał na znaczeniu w państwie III Rzeszy i jest taki paradoks, że im bardziej III Rzesza chyliła się ku upadkowi, tym silniejsza była pozycja Józefa Goebbelsa. Takim dowodem, jakby to powiedzieć, urzędowym było to, że w lipcu 1944 roku został pełnomocnikiem Führera do spraw wysiłku wojennego, czyli do spraw wojny totalnej. I to był szczyt jego możliwości i wtedy bezsprzecznie był osobą numer dwa w III Rzeszy, a po śmierci Hitlera przez kilka dni był nawet osobą numer jeden, ponieważ Hitler przeznaczył go w testamencie na kanclerza nowej Rzesz. Czy Goebbels zjednał Hitlera sobie zdobyciem Berlina? Mówię tutaj w tym rozumieniu politycznym, jeśli chodzi o lata 20. Myślę, że zjednał sobie po pierwsze zdobyciem Berlina i kilkoma bardzo z punktu widzenia Hitlera skutecznymi pomysłami. Na przykład zaczął budować kult Hitlera za pomocą swojej propagandy i doktrynacji, ale miał też takie na przykład pomysły jak to, że wysłał Hitlera w loty nad Niemcami w 1932 roku, w roku wyborów kluczowych dla Niemiec. Hitler wsiadł w samolot i spędził kilkanaście tysięcy kilometrów w powietrzu, przerzucając się od jednego miejsca do miejsca drugiego w Niemczech i w ten sposób zdobywając sobie popularność. Ten pomysł z lotami nad Niemcami był pomysłem Goebbelsa i niewątpliwie Hitler to sobie dobrze zapamiętał. Poza tym szereg różnych innych pomysłów Goebbelsa spotykały się z aprobatem Hitlera. Goebbels przy tym swoim absolutnie cynicznym, amoralnym stosunku do rzeczywistości był osobą sprawną i inteligentną. Umiał reagować często na sprawy niespodziewane. Był osobą niespożytą. No najlepszy dowód, proszę sobie wyobrazić, że jak patrzymy na te dzienniki Goebbelsa, to trudno nam sobie wyobrazić, że Goebbels im dłużej trwała wojna, tym więcej notował w tych dziennikach. Zaczynał w latach 20. od dwóch, trzech stron, a pod koniec wojny dochodzi do kilkudziesięciu stron dziennie, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodziło mu rozmawiać z Führerem. No, musiał mieć... Jest też coraz bardziej realistyczny w ocenie polityki Hitlera i w ogóle polityki III Rzeszy. Tak jest. Doskonale można rozumie, co się dzieje. Można powiedzieć, że im bardziej szliśmy w ten ponury wojenny las, tym bardziej Goebbels zyskiwał na znaczeniu, tym bardziej zaczynał być mózgiem III Rzeszy, ale tym mózgiem w moim przekonaniu zaczynał bywać dopiero w drugiej połowie wojny, kiedy Hitler zaczął tracić kontrolę nad tym, co się dzieje i wtedy Goebbels tą swoją niespożytą energią i skutecznością niejako zastępował we władzach umysłowych Adolfa Hitlera. A czy to nie jest tak, że wcześniej on dobrze rozumiał naturę propagandy, czy też mówiąc współczesnym językiem, marketingu politycznego, PR-u politycznego, a potem stał się, trudno powiedzieć o nim, ale rozumnym politykiem, który sobie zaczyna zdawać sprawę, jakie konsekwencje mają poszczególne decyzje polityczne? Wie pan, to jest rozległy temat.
ale warto wiedzieć, że czytając dzienniki Goebbelsa widać wyraźnie, że Goebbels dostrzegał bardzo wiele rzeczy, których nie dostrzegał albo nie chciał dostrzegać Adolf Hitler. Dla przykładu, 1943 rok to, jak wiadomo, początek klęsk na czele z katastrofą stalingradzką. Dla Józefa Goebbelsa jest to sygnał, żeby próbować montować taki rodzaj oddziaływania na wojnę, który będzie miał więcej elementów politycznych. Stąd jest on autorem tak zwanej Deklaracji Wschodniej, gdzie sugeruje, żeby w stosunku do ludności zajmowanego i częściowo okupowanego Związku Radzieckiego używać argumentów politycznych, nie tylko do nich strzelać i ich eksterminować, ale również traktować ich jako podmiot polityczny. Próbuje zmontować koalicję w tym kierunku, namawiając i Göringa, i Ribbentropa, i parę jeszcze innych osób. No i ponosi porażkę, ponieważ Hitler nie ma zamiaru w stosunku do przeciwnika wschodniego używać instrumentów politycznych. On uważa, że owszem, będziemy mogli rozważyć pewne kwestie tego rodzaju, ale po ostatecznym zwycięstwie. Poza tym jego zdaniem nie jest do pomyślenia sytuacja, kiedy na przykład żołnierze niemieccy przelewający krew dla Rzeszy będą mieli za towarzyszy broni, czy współtowarzyszy broni, ludzi mało wartościowych rasowo. To jest dla niego nie do pojęcia. Jemu przesłania świat ten aksjomat rasistowski, który ostatecznie staje się powodem jego klęski. Goebbels to dostrzega, ale... Czy to nie pokazuje, że był lepszym politykiem niż ideologiem? Bardziej realistycznie myślącym o polityce? Widać takie objawy w dziennikach, ale nie jest tak, że decyduje się on na jakieś gwałtowne ruchy w stosunku do Hitlera, żeby go przekonać do tych racji. Często pod koniec wojny cokolwiek pomstuje i utyskuje w stosunku do Hitlera, ale kończy zwykle ten akapit w dziennikach. No tak, ale chyba Hitler wie, co robi. On jak zawsze ma rację. Gest lojalności? Pan, tu trzeba odwołać się też do czynnika psychologicznego, mianowicie dla Hitlera, dla Goebbelsa Hitler jest rodzajem ojca. Goebbels ma właściwie od dzieciństwa defekt nienormalnych stosunków rodzinnych. Nie ma czegoś takiego, co nazywa się właściwym podziałem ról między matką i ojcem w rodzinie. I od samego początku, właściwie dojrzewającego, potem dojrzałego życia, trapi go ten problem. Widać wyraźnie, on szuka takiego ojca. I w Goebbelsie znalazł nie tylko mentora, nie tylko idola, ale również ojca. Stąd jego stosunek do Hitlera jest związany z podziwem dla Führera, którego zresztą sam w sensie propagandowym stworzył, ale również szacunek dla ojca, któremu nie wolno się sprzeciwiać. Do samego końca zachował lojalność, zachował wierność. No w pewnym momencie głównie dlatego, że nie było już innego wyjścia. Widział doskonale, że klęska będzie dla niego oznaczała nicość. Stąd ta decyzja o samobójstwie. Panie profesorze, skąd u Józefa Goebbelsa tak dobrze rozwinięta świadomość obrazu, zdjęcia, ruchu, plakatu, wyrazistego przekazu obrazowego, który no, już XXI wiek, można powiedzieć, całkowicie zdominował, ale on już w latach 30. doskonale, w zasadzie na przykład lat 20. i 30., doskonale sobie zdaje sprawę z siły, jaką ma chociażby obraz filmowy. Zacznę może nietypowo, odpowiadając na to pytanie. Mianowicie Goebbels miał wiele kompleksów jako człowiek, jako mężczyzna. No wiadomo, że nie był to Apollo. Był niski, 1,65 m, utykał na nogę. I od właściwie samego początku dojrzałego życia publicznego zwracał uwagę na
te kwestie, które są dla niego ważne, a więc jak on wygląda i jak prezentuje się pod względem głosu. A więc obraz i głos. Stąd jego wielkie zainteresowanie dla radia i odbioru radiowego oraz wielkie zainteresowanie dla filmu i odbioru filmowego zarówno przez pryzmat własnej osoby, jak i przez pryzmat postaci, które znajdują się w filmach dokumentalnych i filmach fabularnych. Te jego obcowanie z radiem i z telewizją to jest z jednej strony rodzaj plasterka na jego kompleksy osobiste, a z drugiej strony to jest pole do tworzenia pewnego rodzaju kompetencji, jeśli chodzi o propagandystę. On dzięki temu zainteresowaniu obrazem i dźwiękiem zaczął być ekspertem od tych kwestii. Wiedział, jak się zachować przed kamerą, wiedział, jak używać głosu. Jak patrzymy na przykład na jego wystąpienia na wiecach, to możemy zobaczyć, że on próbuje grać swoimi najlepszymi atutami. A jakie one były? Po pierwsze głos, a po drugie dłonie. On miał świetne, pianistyczne w cudzysłowie dłonie, które bez przerwy eksponował. Plus głos, którym umiał świetnie modulować, plus umiejętność wysławiania się w bardzo dobrym języku niemieckim. Tu musimy dodać, że jeśli chodzi o jego wykształcenie, to górował zdecydowanie nad całą elitą narodowo-socjalistyczną, bo był prawdziwym, w cudzysłowie albo i bez, doktorem germanistyki. Napisał doktorat zresztą pod kierunkiem jednego z profesorów heidelberskich pochodzenia żydowskiego, co potem starał się jakoś zamaskować. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że warto wyjść od jego kompleksów, żeby dojść do jego perfekcji. Dlaczego on stał się perfekcyjny, jeśli chodzi o umiejętność poruszania się na obszarze propagandy? Jest jeszcze jedna rzecz, która jest ciekawa, jeśli chodzi o Goebbelsa. To zrozumienie właśnie języka filmowego. Znaczy, czy Leni Riefenstahl tak doskonale pokazałaby, czy Olimpiadę, czy te wszystkie zjazdy partyjne, gdyby nie Goebbels? Myślę, że trzeba oddać sprawiedliwość talentowi Leni Riefenstahl. To, co widzieliśmy w filmie Triumf Woli i w Olimpii, Olimpia, ten film się nazywa Olimpia, dowodziło, że ona się bardzo zna, dobrze zna na rzeczy, czyli na filmie. Natomiast wiedziała, jakie jest oczekiwanie odbiorcy. Wiedziała doskonale, że Hitler, namawiając ją do przyjęcia zlecenia na Triumf Woli, oczekiwał od niej nie jakiegoś takiego banalnego reportażu z kongresu partyjnego, bo Triumf Woli to, jak wiadomo, jest taki rodzaj reportażu z Parteitagu w Norymberdze. Hitler oczekiwał, że Leni pokaże to, co pokazała w filmach, które przedtem nakręciła, a więc umiejętność poruszania się w świecie obrazu, impresyjnych obrazów. Hitler miał swoją wrażliwość, to wiemy skądinąd, był całkiem dobrym malarzem. Powiedzmy to sobie szczerze. Żal tylko, że nie został przyjęty do Akademii, bo może by tam skierował swoje zainteresowania. To, co pozostawił po sobie, jeśli chodzi o spuściznę malarską, dowodzi, że on się całkiem dobrze poruszał w tym obszarze, zwłaszcza jeśli chodzi o rysunek i malarstwo architektury oraz pejzaże. No gorzej mu szło z portretami i scenami rodzajowymi z udziałem ludzi. Ale on miał swoją wrażliwość. Nie da się tego zaprzeczyć. Poza tym miał tę wrażliwość w cudzysłowie muzyczną, to znaczy był, jak wiadomo, wielkim miłośnikiem muzyki określonej bardzo, ale jednak był takim człowiekiem, który się na tym znał. I on wiedział, czego chce od Leni Riefenstahl w tym filmie i ona umiała to uwzględnić.
Jeśli chodzi o relacje między Leni Riefenstahl a Goebbelsem, to były relacje napięte, ponieważ Goebbels swoim obyczajem usiłował tę Leni Riefenstahl, przywiązał ją do rydwanu, że się tak wyrażę, swoich branek erotycznych, czemu ona się przeciwstawiła. Ona pozostawiła po sobie wspomnienia, które są mocno przekłamane, ale jest tam kilka takich opisów, które wskazują na to, że Goebbels na nią dybał erotycznie, a raz nawet się posunął do tego, że się na nią rzucił, ciężko dysząc. Być może ona tu trochę przesadziła, może... Uległa? Ale chyba nie uległa. W każdym razie Goebbels, stosunek Goebbelsa do Leni był mieszanką podziwu i niechęci, a może nawet i nienawiści. On doceniał ogromnie jej rolę i jej talenty, natomiast był zgniewany i zirytowany, że ona mu nie uległa. Tak ja to osobiście irytuję. W każdym razie obaj, zarówno Goebbels, jak i Hitler, wiedzieli, co się po Leni spodziewać. Z kolei Leni wiedziała, czego od niej oczekują. I taki z tego wyszedł film. W pewnym momencie ta rola jej przestała wystarczać, prawda? W pewnym momencie wydaje mi się, że chyba ten moment nastąpił po klęsce Francji, kiedy ona jeszcze się posunęła do tego, że wysłała Hitlerowi w 40 roku telegram gratulacyjny z okazji zdobycia Paryża. I potem niewątpliwie coś jej kazało, może rozum, może perswazję ludzi zaprzyjaźnionych, żeby spowodować, stworzyć pewien dystans wobec elity władzy, w tym również wobec Hitlera. I jak pewnie pan wie, zabrała się do robienia jednego filmu, który robiła właśnie przez całą wojnę i go wreszcie nawet nie zrobiła przez całą wojnę, bo ten film pod tytułem Tiefland, Niziny, był zupełnie apolityczny. Został nakręcony dopiero w wojnie, miał swoją premierę w latach 50. Nie reagowała już na żadne oferty. Cały czas mówiła, że jest zajęta tym filmem i że nie może. Co należy interpretować jako pewnego rodzaju jej otrzeźwienie. No ale jak pan doskonale wie, jeśli pewne łatki zostaną przyklejone do kogoś w sposób bardzo szczelny, to te łatki pozostają i Leni Riefenstahl pozostała dla przeciętnego odbiorcy twórczynią tego filmu, który gloryfikował narodowy socjalizm, czyli triumf woli. To nie jest jedyna kobieta filmu, która interesowała Goebbelsa, bo też miał romans jedną z aktorek czeskich czy czechosłowackich, dla której był gotowy nawet porzucić żonę Magdę Goebbels. Tak, to jest prawda, aczkolwiek tu chcę zwrócić uwagę na fakt, że w dziennikach Goebbelsa jest sporo napomknięć jego z życia prywatnego, ale on zachowuje bardzo daleko idącą dyskrecję, jeśli chodzi o sprawy intymne. I na przykład pan nie znajdzie pan informacji na temat przebiegu jego romansu z czeską aktorką Lidą Baarową. Są tylko pewne aluzje, no, które ja musiałem rozczytywać w ten sposób, że dawałem przypisy. Bo z samego tekstu trudno się zorientować właściwie, o co chodzi, bo są same niedomówienia. Wiadomo, że uganiał się za spódniczkami, jak to się pięknie mówi. I wiadomo, że była to forma odreagowywania jego kompleksów męskich. Te jego potyczki na polu erotycznym niewątpliwie stanowiły rodzaj rekompensaty za jego defekty natury fizycznej. I na tym polu rzeczywiście zapędził się i zapędzał się bardzo daleko, no bo było sporo, no nie umiem tego statystycznie określić, ale było sporo osób z branży filmowej, młodych aktorek, które uznawały, że będzie to bardzo dobry szczebel do wspięcia się na schodach kariery. Natomiast były też takie, które mu nie uległy i wtedy ich kariera stanęła pod znakiem zapytania. Jest jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, która jest widoczna właśnie w dziennikach opracowanych przez pana profesora. Historiografia już PRL-owska przedstawiała Gdańsk, że przed wojną to było takie bardzo polskie miasto.
Pierwsze takie pęknięcie w moim tym obrazie Gdańska to była lektura książki Gintera Grasa Blaszany Bębenek, potem film Wolkela Schondorfa pod tym samym tytułem. No, a już Goebbels w ogóle mnie zdumiał, trochę zęby zaczęły boleć. To znaczy Goebbels, jak opisuje te spotkania NSDAP przedwojenne w Gdańsku, no to jest zachwycony niemieckością Gdańska, że to są takie wspaniałe zjazdy partyjne, że ta ludność jest taka szczerze zaangażowana w tą działalność NSDAP. Trochę mit pryzm. Wie pan, no zacznijmy od faktów. Gdańsk był niemiecki w okresie międzywojennym. Statystyki wskazują, że ludność polska liczyła od 5 do 7% mieszkańców Gdańska. Po wygraniu wyborów lokalnych w Wolnym Mieście Gdańsku naziści osiągnęli tam absolutną większość i dominowali w sensie politycznym w Gdańsku. Dla Hitlera i dla Goebbelsa niemieckość Gdańska nie podlegała żadnej dyskusji. Stąd Hitler był zirytowany i nieprzyjemnie zdumiony, że Polacy tak obstają przy tym Gdańsku, że nie idą na zdrowy i korzystny dla nich kompromis, typu oddajecie nam Gdańsk, który jest przecież nasz, natomiast będziecie mieli różne dywidendy, na przykład w kierunku wschodnim. I dla Hitlera było to nie do pojęcia, dlaczego ci Polacy się tak upierają przy tym Gdańsku. Przecież można się tam jakoś dogadać. Gdańsk będzie niemiecki, ale Polacy będą mieli tam pewne swoje prawa. Jakie by były te prawa, to możemy sobie wyobrazić w państwie totalnym typu III Rzesza. Krótko mówiąc, nikt z elity władzy albo nie chciał, albo nie umiał zrozumieć, jakie znaczenie ma dla Polski dostęp do Bałtyku. Obok Gdańska, jako wolnego miasta, z tym naszym korytarzem w kierunku Gdyni. I to jest ten element, który prawdopodobnie na tyle zirytował Hitlera, że jego decyzja o wybuchu wojny w 1939 roku była również podyktowana złą emocją. Tych Polaków trzeba ukarać, bo oni przecież zaprzeczają oczywistym faktom. Oni nie chcą się zgodzić na uczciwe porozumienia, które dadzą im w perspektywie duże korzyści. Upierają się przez tym Gdańsku, który nie jest ich. A co wpłynęło tak szczególnie mocno, co ukształtowało poglądy Józefa Goebbelsa, jeśli chodzi o samych Polaków? On wypowiadał się i pisze o nich no, szalenie przez większość czasu obelżywie. Jest oburzony porozumieniem niemiecko-polskim w 1934 roku, a z drugiej strony, jeśli to właściwie odbieram, fascynował się Józefem Piłsudskim. Tu trzeba pamiętać, że Goebbels musiał w pewnym momencie przejąć punkt widzenia Hitlera, który uznał, że warto zabiegać o Polaków jako o, to jest takie określenie, junior partnerów czy junior partnerów w ewentualnych rozgrywkach w kierunku wschodnim. Wiadomo, że w Mein Kampf jest mowa o przestrzeni życiowej na wschodzie i że adresatem tego postulatu jest Rosja i jest powiedziane, że przestrzeń życiowa na wschodzie to Rosja i podporządkowane jej państwa ościenne. Nie bardzo wiadomo, co Hitler chciał przez to powiedzieć, bo Polska jako państwo ościenne nie było w latach 20. i 30. podporządkowana. Państwa nadbałtyckie również nie. Historycy łącznie ze mną zakładają, że było to pewne niedomówienie. Mianowicie cel już został pokazany, natomiast jeszcze nie zostały dograne kwestie z kim i na jakiej konkretnie zasadzie. Krótko mówiąc, czy Polska będzie szła razem z Niemcami na wschód, czy też pójdzie się w cudzysłowie po trupie Polski na ten wschód. I ta kwestia była rozwiązywana najpierw w takim oto duchu, że III Rzesza
starała się ocieplić stosunki z Polską w latach 34-38, a potem, kiedy okazało się, że tych stosunków nie da się ocieplić, no to przyszła decyzja, skoro nie chcecie z nami iść na wschód, skoro nie chcecie zaakceptować naszego rozsądnego, uczciwego i korzystnego dla was planu, no to czeka was kara, czyli idziemy po trupie Polski na wschód. Tak się niestety stało i okazało się, że w tym 1939 roku nie możemy liczyć na nikogo, kto przyjdzie nam z konkretną pomocą. Zostaliśmy właściwie sam na sam z III Rzeszą i Goebbels właściwie towarzyszył Hitlerowi w tych meandrach jego polityki w stosunku do spraw wschodnich. Charakterystyczny jest zapis w dziennikach z 1934 roku. On z niechęcią patrzył na to, że no, III Rzesza dogaduje się z Polską w 1934 roku, że dochodzi do podpisania tej deklaracji o rezygnacji z używania przemocy. Niektórzy to chyba niesłusznie nazywają paktem nieagresji. To nie był pakt nieagresji, tylko że nie był to taki szczebel. To była deklaracja o niestosowaniu przemocy. Patrzył na to Goebbels niechętnie, bo on ciągle jeszcze myślał trochę w kategoriach wcześniejszych, kiedy on był zafascynowany z Rosją. On sobie przez parę lat wyobrażał, że Rosja będzie partnerem niemieckim, że będzie jakaś forma polityki w cudzysłowie bismarckowskiej. Dogadamy się z tą Rosją. To w końcu jest najsilniejszy partner w Europie Środkowo-Wschodniej, no i będziemy razem panować nad tą Europą Środkowo-Wschodnią. Dla Hitlera taki układ był nie do przyjęcia. Układ bismarckowski albo tak zwany rapalneński, czyli ten, gdzie po I wojnie światowej Republika Weimarska nieoficjalnie, jak pan pewnie wie, współpracowała na polu gospodarczym i wojskowym z Rosją Radziecką, a potem Związkiem Radzieckim. Dla Hitlera było to nie do przyjęcia. Rosja ma nie być partnerem, bo to nie jest żaden partner, zwłaszcza, że tam już nie ma Niemców, którzy rządzili Rosją, tylko sami Żydzi są i bolszewicy, albo zbolszewizowani Żydzi. Dla niego Rosja jest obszarem ekspansji na podbudowie rasowej. Pod tytułem Rosjanie to są ludzie niepełnowartościowi rasowo, a więc nie obowiązują tutaj jakieś reguły. To jest obszar eksploatacji, no i eksterminacji, jak się potem okazało. W 1934 roku jednak Goebbels napisał w dziennikach takie zdanie: z Polską małżeństwo z rozsądku. Tak skwitował podpisanie tej deklaracji ze stycznia 1934 roku. I potem jest sporo notatek, które pokazują, że na przykład fascynuje się Józefem Piłsudskim, no bo Piłsudskim fascynował się też i Adolf Hitler, który zapomniał na moment, że ma żal do Piłsudskiego za to, że w 1916 zdradził państwa centralne i za to trzeba było go wsadzić do twierdzy w Magdeburgu. Uznał, że po pierwsze, Piłsudski ma wybitne zdolności dowódcze i przywódcze. To znaczy dowódcze to jest 1920 rok i przywódcze był w stanie dokonać przewrotu w Polsce w 1926 roku. I że warto z nim budować sojusz. Od 1934 roku Goebbels jest traktowany jako przyjaciel. Zresztą jest taki passus wypowiedzi Hitlera, kiedy mówił, że to jest mój przyjaciel Józef Piłsudski, wybitny mąż stanu i cieszy się, że z tym mężem stanu dogadał się. To oczywiście, jak pan się domyśla, chodziło o to, żeby pozyskać Polskę do stosownych działań o charakterze strategicznym w kierunku wschodnim. Goebbels przyjmuje tę poetykę, jeśli można to tak określić. Jest wiele pochlebnych opinii o Polsce wtedy, a zwłaszcza o Piłsudskim. Nawet zabrał się do czytania
przetłumaczonej na język niemiecki biografii obszernej Józefa Piłsudskiego i jest kilka takich zapisów, które wskazują na jego zachwyt tą postacią. No ale oczywiście wszystko diametralnie się zmienia w 1939 roku, kiedy jest takie świetne określenie skrótowe Polska, a ściśle biorąc Józef Beck, wpadł w pułapkę lordów. Chodzi oczywiście o podpisanie układu o gwarancjach z Wielką Brytanią na wiosnę 1939 roku. Będzie musiała za to drogo zapłacić. I od tego czasu zmienia się tonacja w stosunku do Polski i pojawia się nowy argument, mianowicie następcy Piłsudskiego sprzeniewierzyli się jego testamentowi. Piłsudski był w porządku, natomiast jego następcy nie stanęli na wysokości zadania i za to poniosą określone konsekwencje. Jest taka świetna karykatura, jest dużo karykatur dobrej jakości niemieckiej. One oczywiście są w sensie politycznym nie do przyjęcia dla odbiorcy polskiego, ale jest taka świetna karykatura, kiedy Beck siedzi przy stoliku, coś tam pisze, a nad nim duch Piłsudskiego. To jest karykatura z 1939 roku. Sprzeniewierzyłeś się mojemu testamentowi. Wszystko jest tutaj zapisane i pewnie pan wie, że Hitler poszedł nawet dalej w tej mierze. Jesienią 1939 roku, dokładnie 5 października, odbyła się w Warszawie defilada wojskowa po klęsce Polski. Blisko 3-godzinna alejami ujazdowskimi. Jedyną rzecz, którą chciał widzieć Hitler po tej defiladzie, to było Muzeum Piłsudskiego, właściwie taka Izba Pamięci w Belwederze, gdzie złożył wizytę, postał, popatrzył. I razem z nim był także Goebbels i to wszystko, co chciał w tej sprawie zrobić, plus to, że wystawił wartę honorową w Belwederze, która tam stała, a także wartę honorową na Wawelu przy sarkofagu Józefa Piłsudskiego. Chciał przez to podkreślić, to oczywiście był wybieg propagandowy, to nie ma żadnej wątpliwości. Patrzcie, ja chciałem się porozumieć z waszym wielkim mężem stanu, natomiast nie dało się tego zrobić z jego przetecznymi następcami. Cynicznie, ale Józef Goebbels przysłużył się sprawie informacyjnej o tym, co wydarzyło się w Katyniu, o morderstwie Sowietów na żołnierzach polskich. To jest temat na długie opowiadanie. Ja przygotowuję książkę pod tytułem Sprawy polskie w dziennikach Goebbelsa, gdzie poddam analizie zarówno jakościowej, jak i ilościowej to wszystko, co Goebbels napisał na temat Polski w swoich dziennikach. No, to, że mogę zrobić analizę ilościową, bierze się stąd, że mogę po prostu policzyć notatki, a nawet określić ich objętość. I z takiego obliczenia wynika, że sprawa katyńska to jest jedną z najbardziej przez Goebbelsa opisanych spraw, jeśli chodzi o kwestie polskie. To są niemal codzienne notatki od kwietnia 1943 roku, właściwie do listopada 1943 roku, a jeszcze w 1944 roku jest kilka notatek odnoszących się do tego, co, jak postępują Sowieci w stosunku do sprawy katyńskiej, bo jak pan wie, Katyń ma też tę swoją odsłonę, w cudzysłowie radziecką, kiedy Sowieci zajmują obszar Katynia i robią z koloru białego czarny, odwracając dokładnie fakty, tworząc tę legendę, czarną legendę o odpowiedzialności niemieckiej za Katyń. Zapis Goebbelsa w katyński jest bardzo ciekawy, bo po pierwsze jest to obszar, gdzie Goebbels nie musiał kłamać.
nie było żadnej wątpliwości od samego początku dla niego, a dla nas też teraz nie ma żadnej wątpliwości, jeśli idzie o sprawstwo. Widać wyraźnie, jaki arsenał propagandowy używa, jakiego arsenału propagandowego używa Goebbels, żeby wyeksponować kwestię katyńską, bo dla niego kwestia katyńska była ważna z punktu widzenia spoistości istniejącej już koalicji antyhitlerowskiej. On miał wielką nadzieję, że uda mu się za pomocą Katynia spowodować podział w tej koalicji. No jak wiadomo, nawet mu się do pewnego stopnia udało, bo Polska została przez Związek Radziecki niejako odcięta od tej koalicji przez zerwanie stosunków dyplomatycznych, do których już Związek Radziecki w stosunku do rządu emigracyjnego nie powrócił. Hitler doradził mu jedną rzecz, o czym pisze Goebbels w dziennikach, żeby kwestię Katynia jeszcze ubarwić w cudzysłowie, czy też wzbogacić o czynnik żydowski, że sprawcami Katynia to byli żydowscy rzeźnicy z GPU. A więc w ten sposób Goebbels sprzedawał taką podwójną wersję Katynia. Z jednej strony to są bolszewicy, ale z drugiej strony to są zażydzeni w cudzysłowie bolszewicy. I wreszcie druga rzecz, którą mu podpowiedział Hitler, niech on zrobi z tego opowieść o tym, że po raz kolejny zdradzili Polaków alianci. Tak jak zdradziła Wielka Brytania i Francja w 1939, tak samo zdradzono Polskę w Katyniu. Jak wiadomo, w okolicach Katynia ginie premier Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie Władysław Sikorski i on jest określany w propagandzie III Rzeszy jako ostatnia ofiara Katynia, a więc tworzy się tutaj taki układ wiązany tej propagandy, żeby pewne kwestie na siebie były nakładane. To jest taka forma, którą się nazywa niekiedy agregatyzacją problematyki. To nie może być, że to są oderwane wątki, tylko one się powinny ze sobą zaziębiać, tak jak dużo notatek, kilkadziesiąt notatek dotyczy Powstania Warszawskiego. I znowu pojawia się ten sam wątek. Wielkie demokracje Zachodu po raz trzeci zdradziły Polaków, po raz trzeci sprzedały Polaków. Jest świetna karykatura, no muszę to powiedzieć, że ona jest świetna w sensie i rysunkowym, i w sensie konceptu politycznego. Mianowicie przedstawia ona buldoga, który siedzi w budzie. Buldog ma fizjonomię Churchilla. Winstona Churchilla, czyli premiera Wielkiej Brytanii. Ten buldog na wszelki wypadek ma jeszcze taki rodzaj obroży zwieńczony gwiazdą Syjonu. No więc jest jeszcze dodatkowy sygnał, że ten Churchill jest też zażydzony w tym sensie, że jest na usługach londyńskich i Żydów i Żydów z Wall Street. Siedzi sobie ten Churchill w budzie, obok leży butelka whisky. No wiadomo, że Winston Churchill lubił się napić i propagandyści radzieccy o tym wiedzieli. Obok przechodzi tej budy Józef Goebbels i taszczy worek. Worek ma napis Polen, Polska. Przechodząc koło budy, rzucam uwagę do Winstona Churchilla. Tylko cicho, zrozumiano? I idzie dalej. No, mieści się w tym znakomity skrót myślowy pod tytułem po pierwsze, kto zaniechał pomocy Polsce w Warszawie w 1944 roku, a po drugie, jak zachowała się zachodnia część koalicji. Po prostu niewiele zrobiła, jeśli chodzi o pomoc Polsce w powstaniu. To samo odnosiło się do Katynia. Nic nie zrobiła demokracja zachodnia, żeby
rozświetlić sprawę katyńską, no, decydował tam, jak pan się doskonale orientuje, ten problem spoistości koalicji antyhitlerowskiej. Panie profesorze, czy Józef Goebbels był człowiekiem wierzącym? Mam tutaj takie, skąd się zrodziło to pytanie? Znaczy, mam na myśli tutaj ten jego akt śmierci i akt uśmiercenia swojej własnej, wielodzietnej rodziny. Goebbels pochodził z rzymskokatolickiej rodziny, z małej miejscowości Reit, niedaleko Mönchengladbach, to w tej chwili jest dzielnica Mönchengladbach. Powiem panu, że odwiedziłem to Reit i nawet byłem w momencie, kiedy ten dom, w którym urodził się i mieszkał Goebbels, stał. Jego już nie ma. Obejrzałem sobie nawet listę lokatorów. No nie było tam nazwiska Goebbels, ale starałem się wczuć w tę sytuację. To była normalna, bardzo średnio zamożna, raczej z naciskiem na średnio niż na zamożna rodzina, która umyśliła sobie, a zwłaszcza matka Józefa Goebbelsa, że on zostanie księdzem. Kalkulacja matki była tego rodzaju, że wiedząc, że Goebbels będzie miał kłopoty ze względu na swoją wadę, ze względu na swoje defekty fizyczne, no to będzie lepiej, jak on zostanie księdzem. To już będzie miał taką naturalną, albo też w cudzysłowie, jak to woli, urzędową charyzmę. Będzie mu lepiej w życiu. I starała się namówić Józefa do tej roli. Józef Goebbels nie był zainteresowany, chociaż sporo czytał, sporo starał się utożsamiać z Kościołem, był praktykującym katolikiem do pewnego momentu, ale w chwili, kiedy go porwała ta myśl o tym, że zostanie jakimś człowiekiem publicznym, jeszcze nie myślał o tym, że będzie politykiem, ale w momencie, kiedy stał się politykiem, zaczął gwałtownie odchodzić od Kościoła. Natomiast przeniósł te swoje wierzenia na postać Hitlera, bo wierzył, że Hitler jest w jakimś sensie wysłannikiem Boga. Zresztą Hitler sam w to wierzył, myśląc, że realizuje pewne zlecenia Boże. Tym bardziej, że jak wiadomo, dokonano na niego 20 kilka, o ile dobrze pamiętam, zamachów i ze wszystkich niekiedy w sposób zadziwiający uchodził z życiem. Utwierdza się w tym przekonaniu, że jest pod opieką boską i że jest wysłannikiem Pana Boga. W związku z tym Pan Bóg błogosławi jego misji, co oczywiście nie przeszkadzało mu robić różne rzeczy przeciwne Kościołowi rzymskokatolickiemu i protestanckiemu w Niemczech. Walczył z tym, z Kościołem, bo nie mógł znieść, żeby w państwie totalitarnym była jakaś alternatywa. Stąd ta koncepcja, żeby stworzyć Kościół Rzeszy, Reichskirche, z biskupem Rzeszy, to zostało stworzone, jako rodzaj konia trojańskiego w stosunku do kościołów niemieckich. Ten koncept nie bardzo się udał, zresztą został zwinięty w 1939 roku, kiedy wybuchła wojna, uznano wtedy w III Rzeszy, w elicie władzy III Rzeszy, że nie można wojować z kościołem, że kościół się może przydać w momencie, kiedy żołnierz idzie na śmierć i życie. Krótko mówiąc, obaj na swój sposób wierzyli w Boga, no, można powiedzieć, że byli deistami, natomiast uznawali, że kościoły niemieckie są do przebudowy takiej daleko idącej. Często też przywoływali w swojej działalności publicznej frazeologię religijną. Widać wyraźnie, że to były kwestie, które należały do pewnego rytuału zarówno u Hitlera, jak i u Goebbelsa, ale to wcale nie oznaczało, że obaj mieli jakieś wątpliwości natury moralnej wynikające z tego, że przecież wykraczali przeciwko właściwie wszystkim przykazaniom boskim.
Panie profesorze, jak znalazły się dzienniki Goebbelsa w Moskwie? Bo de facto to wszystko, czym posługiwały się potem kolejne wydania dzienników Józefa Goebbelsa, to wszystko miało swoje źródło w wywiezieniu ich do Moskwy. To jest duży temat. Zachęcałbym naszych drogich czytelników do zapoznania się z moim wstępem, gdzie ja pokazuję historię, po części bardzo sensacyjną, jakim sposobem dzienniki, które zostały wywiezione do Związku Radzieckiego w 1945 roku, trafiły do czytelników w Niemczech, a potem również do czytelników w Polsce. To długa i zawiła, i jak mówię, sensacyjna historia, ale kluczowe dla tej sprawy było to, że Goebbels w 1944 roku doszedł do wniosku, że najlepszym sposobem zabezpieczenia tych dzienników będzie zrobienie szklanych mikrofisz, czy mikrofiszy. To wtedy ta technika dopiero się rozwijała. Znalazł takiego producenta i spowodował, że jego dzienniki, zarówno w części rękopiśmiennej, jak i w części maszynowej, maszynopisaniowej, bo do 1941 roku on pisał odręcznie, zresztą bardzo niewyraźnie, a od 1941 roku zaczął dyktować scenografowi, który potem to przenosił na karty maszynopisów. Otóż te dwie części zostały zapisane na szklanych mikrofiszach, zapakowane w duże aluminiowe walizy i zakopane na trasie między Berlinem a Poczdamem. Kilka osób o tym wiedziało, no ale sekret się wydał i w 1945 roku ekspedycja francusko-radziecka wykopała te walizy aluminiowe. Prawdopodobnie wskazał to miejsce stenograf, który zresztą potem został oszczędzony i do 1971 roku był naczelnym stenografem Bundestagu, bo okazał się być bardzo użyteczny z dwóch powodów. Był świetnym stenografem, a poza tym oddał pewne usługi. Ogromna większość tych mikrofiszy szklanych powędrowała do Związku Radzieckiego i ślad po nich zaginął. Przez wiele lat była cisza i zaczęto dochodzić do wniosku, że tego już nie ma. Bo wiadomo, że szklane płytki można łatwo zniszczyć. Dopiero na początku lat 90. Związek Radziecki przyznał się, że ma te mikrofisze. I od 1992 roku zaczyna się historia na nowo. Mianowicie najpierw zakupu kopii tych szklanych mikrofiszy, co zrobił Instytut Historii Najnowszej w Monachium. A potem opracowania tego. Jeszcze były po drodze oczywiście różnego rodzaju zakręty, ale o tym dowiedzą się czytelnicy ze wstępu mojego. Dość, że na przełomie lat 90. i 20. Instytut Historii Najnowszej w Monachium wydał 20 kilka tomów tych dzienników. One nie mają opracowania naukowego. One są czystym zapisem tych dzienników. Ja przystępując do pracy zrobiłem sobie po prostu kserokopię. No, kosztowało mnie to trochę czasu i cierpliwości, żeby zrobić kserokopię grubych tomów 27, bo jest tyle tych tomów. Łącznie to jest około 14 tysięcy stron drukowanych. Stron znormalizowanych jest znacznie więcej. Niektórzy, jak przeliczają części rękopiśmienne, dochodzą do wniosku, że tego było około 35 tysięcy znormalizowanych stron. To jest moim zdaniem największy zasób diarystyczny w XX wieku. Ja nie znam większego.
obojętnie, czy mówimy o zapisach polityków, czy na przykład zapisach literatów, bo jak wiadomo i ci się zajmowali pisaniem dzienników. No dość, że to jest ogromny zasób. Niemcy wydali niemal całość tego, tam pewne rzeczy nie były odcyfrowywalne. I to jest ogromny zbiór. On jest przez to, jak mi się zdaje, bardzo interesujący, że Goebbels nie miał czasu opracować tych dzienników. Pisał w swoich dziennikach, że przyjdzie czas, że będzie spokój, to on się zabierze i to opracuje. Na szczęście nie miał takiej możliwości. To zrobię dygresję. Innym autorem dzienników jest nieżyjący już Mieczysław Rakowski. Ukazała się, poprawiał swoje dzienniki. Który nie tylko, że poprawił, ale jeszcze je dobrze sprzedał do Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Miał kilka lat na to, żeby je opracować i co się okazuje? Jak czytamy dzienniki Rakowskiego, to widać wyraźnie, że to był jakiś opozycjonista. To nie był liberał partyjny, ale wręcz opozycjonista. Co więcej, miał bardzo wiele, że tak powiem, znaków proroczych, że potrafił przewidzieć niektóre wydarzenia, na przykład zjednoczenie Niemiec. Goebbels nie miał takiej możliwości, stąd to są takie dzienniki napisane na tak zwanym surowym korzeniu, a przez to są cenniejsze. I to według mnie, nie wdając się w tej chwili w analizy szczegółowe, bo one są zawarte we wstępie, to jest jedno z najważniejszych źródeł osobistych do dziejów III Rzeszy, do dziejów najnowszych. Podkreślam osobistych, czyli takich, gdzie musimy być przygotowani na to, że one nie są obiektywne. One muszą być weryfikowane. Ale jeśli znamy taką kategorię dzienników, wspomnień, pamiętników, czyli źródeł osobistych, to w tej kategorii, jeśli chodzi jeszcze w dodatku o dzienniki polityczne polityków, to jest to źródło nie mające swojego precedensu, a przez to moim zdaniem niezwykle ważne. Ja miałem tę szansę, że pozwolono mi dokonać wyboru z tych 30 kilku tysięcy, z tych 27 tomów wydanych potem drukiem przez Niemcy. No, trzeba było trochę pertraktować, bo pierwsza oferta wydawnictwa była, no to zrobi pan 500 stron. No więc powiedziałem, że to nie ma się po co zabierać do roboty, bo 500 stron to jest nic. No i stanęło na tym, że to jest około 2,5 tysiąca stron, co też jest stosunkowo niewiele w stosunku do całości, ale no jest to już jakiś wolumen. Dodam jeszcze, że zaproponowałem wydawnictwu teraz, że zrobię czwarty tom. Wydawnictwo przyjęło tę ofertę, ja już trochę nad tym pracuję, no to trochę jednak potrwa, bo mam inne zobowiązania, ale ten czwarty tom będzie poświęcony w znacznym stopniu problematyce kultury, żeby pokazać, że Goebbels jako szef propagandy był jednocześnie dyktatorem kultury w III Rzeszy. I ten czwarty tom ma to odpowiednio wyeksponować. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w kulisach historii był dzisiaj pan profesor Eugeniusz Cezary Król, historyk, politolog, autor i redaktor opracowania dzienników Józefa Goebbelsa, które możemy czytać, których lekturze możemy się oddawać. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję też.